Ja tylko powiem sikora. Co włączyłeś? Włączyłem. Trochę techniki poszczególnie. Gość dodatkowy, Paweł Sikor. Sikorski opowie o pewnej ciekawostce, którą zresztą ze sobą przyniósł. Proszę Paweł, twój czas. Jaka ciekawostka? Żadna ciekawostka. No wracamy do źródeł. Skoro retro, to retro. Atari 2600. Pierwsza konsola, która taka z kartridżami, które pozwalały na uruchamianie, znaczy nie pierwsza z kartridżami winiennymi, ale pierwsza, która miała komercyjny sukces. No i tak u nas taką główną wersją tej konsoli był 2600 Junior. Ostatnio są modne AV mody, to tak sobie postanowiłem zrobić płytę, znaczy postanowiłem. Męczyłem Xangela, bo sam płyty nie robiłem. Taką ciekawostkę. Kto zrobił jeszcze raz? Xangel. Aha, Xangel. No i taką płytkę sobie postanowiliśmy zrobić do AV modem z poprawionym torem wideo. Do 2600, oczywiście potrzebne są oryginalne układy, wielka trójka. I moje założenie było takie, żeby zrobić płytkę, która będzie pasowała dokładnie w obudowę 2600 Junior. Bez robienia jakichś modyfikacji w obudowie. Bez piłowania. No i po wielu próbach, tak jak mówię, poprawiony tor wideo, poprawiony troszeczkę masa, poprawiony tor zasilania. Czyli dźwięk jest czystszy, obraz, tak? Dokładnie. Oczywiście konsola tylko w wersji PAL, bo są zbyt duże różnice między PAL a NTSC, żeby to zamiennie używać. I teraz tak. Zwykły AV, tak. I teraz taka ciekawostka. Wyjście wideo jest w miejscu standardowego modulatora, którego nie ma, znaczy wyjścia antenowego, bo modulator w 2600 jest tutaj. I zrobione to jest w ten sposób, że można albo zastosować DIN 5 Atari, w standardzie Atari małego. Wtedy oczywiście robimy dziurę w obudowie. Większą, rozwiercamy ją. Albo stosujemy mały databoard. Czy wszyscy tam z tyłu widzą, bo to małe jest. Stosujemy mały databoard, na który... Pokaż to drugie. To jest nowa wersja. Gdzie to jest wersja japońska. Po prostu gniazdo jacka wideo, tak jak w nowych tych konsolach i tym podobnych rzeczy. I wtedy wpinamy się w odpowiednie miejsce. W ogóle nie ruszamy obudowy. Mamy obudowę oryginalną od Juniora albo tysiąca klonów, które powstały w takiej samej obudowie, chyba z tej samej formy tłoczonej. I mamy w środku nową płytę z lepszą jakością. Używam oryginalnych kartridży, no, lub zamienników i bawimy się nową rzeczą. A dlaczego czerwony? Bo na Atari ponad czerwonego nie ma. Chociaż ja bym polemizował. Na Atari 2600 też nie było? Jest. No. Jest. No ale okej. Pytania? W Rosji płytka była zamawiana, dlatego czerwona. Ile będzie kosztować? Orientacyjnie oficjalna cena to jest 80 zł na Allegro. Trzeba odliczyć prowizję Allegro. Poza Allegro trochę taniej. Niewiele taniej, ale taniej. Ale nie można o tym mówić na Allegro. Czerwone jest najszybsze. Nie, ale oczywiście to co jest, to jest płytka i databoard jest od razu w cenie. Także ktoś sobie mógł zainstalować. A właśnie tam na ekranie jest czerwony. Dobra, ja mam takie pytanie, bo to jest tak, że to jest rozumiem goła płyta. Tak. Czyli jak kwestia drobnicy tych wszystkich rezystorów, kondensatorów, to wszystko sobie trzeba przełożyć, czy w ogóle planujecie robić płytę na przykład, która od razu ma polutowane drobnice? Na razie. Nie, bo ja powiem dlaczego, tak mówię, o to pytam, bo na przykład jak ja zamawiam u Chińczyka płyty do Meduzy, to po prostu duże scalaki zostawiam sobie do lutowania, ale całą drobnicę, czyli rezystory, kondensatory, diody, tranzystory, to daję Chińczykowi, bo to płyta z drobnicą kosztuje tyle samo praktycznie, co płyta bez drobnicy, a w pracy dla kogoś, kto ma to potem obsadzić, to jest kilka godzin różnicy. Powiem tak, na razie jest taka seria... Ja rozumiem. Próbę, nie, zobaczy, takie pytanie, czy w ogóle są plany takie, nie? Zobaczy, jak to będzie schodzić, bo to wiadomo, że to jest rozwiązanie atarowskie, to jest poprawione. Wiadomo, że wielka trójka, właściwie wielka dwójka, czyli RIOT i TIA musi być
przełożony. A dokładnie, oryginalny, problem tak. Jest póki co, żeby znaleźć na przykład nowe złącza karnicza, więc to trzeba tak. Przełożyć albo z oryginała. Albo z klona, nie, albo, nie, więc albo wiesz, z oryginała. Ja dlatego rozumiem, że to wiesz, powinno się na zasadzie, że wiesz, że płytę z całą drobnicą, ja tylko biorę, wiesz, wielką trójkę plus kartycz, wsadzam i ja mam, tak? Ja się zastanawiałem nad tym, bo tak samo jak płytki mam do... Wiesz, dużo, karnicza, dużo mniej roboty po prostu dla kogoś to jest. To płytki mam w ofercie, gdzie mam samą płytkę, no. Albo właśnie mam z podstawkami ze wszystkim, gdzie tylko... Kwestia wciśnięcia scalaku. Tak. I jeżeli się okaże, że to ma rację bytu, że będzie jakiś bo wiesz, sensowny bo myślę, że łatwiej to sprzedacie, tak. I, a dla was różnica w produkcji jest, no mówię, bo to Chińczyk wam da, zrobi po prostu za grosze, po prostu tą drobnicę wam polutuje. Drobnicę, no. Tak. No, drobnicę, a to dla mówię, kogoś, kto to kupuje, to jest znaczy ja to duża akurat, różnica, akurat naprawdę. Nie zamawiam u Chińczyka, chociaż przypuszczam, że w Chinach jest robione, bo nie chce mi się wszyscy, bawić. Wszyscy robią nie w Chinach. Mówię, bo nie chce mi się bawić w cła i tym podobne rzeczy. No, nie będę tu reklamował żadnych firm, ale że tak powiem, nie, zdecydowanie. Nie dlatego mówię, Chińczyki, że przypuszczam, że jest robione w Chinach. Bo ja w Polsce. No ale wtedy nie. Nie. Znaczy ja zamawiam w Chinach i wszystkie opłaty, VAT-y, cła są od razu tam wliczone i to naprawdę wychodzi dużo taniej niż to i tak u nas gdzieś zamawiać. I powiem szczerze, szybciej ja to dostanę tu od Chińczyka niż zamówiony tu w Polsce. Na to jest pewno absurdalne. Taniej niż w polskich firmach, bo tak zamawiałem płytki do kartridże, to cena mi wyszła różnica rząd wielkości około 6-7 razy drożej na płytce. Robionej w Polsce, a robionej przez firmę, która mi powiedziała wprost, że zamawia w Chinach. I to mówię, ja się nie bawię w nic wtedy, a mam fakturę normalną polską. No tak, to tylko taka. Dobra, to jeszcze jedno pytanie. Czy w ogóle są plany na przykład na jakieś 600 XL, 800 XL, w ogóle takie? 800 XL i 65 i 130 robi gościu w... Ja z Grecji chyba sprowadzający płytę. Można przez Atari Age'a ściągnąć. Panos chyba, no nie? Nie pamiętam, chyba, ale pani, że z Grecji. Chyba Panos w Grecji robi. Ja ściągałem płyty nawet takie, ale to mówię też hobbystycznie dla siebie, tam dla znajomych. Chyba 5 płyt ściągnąłem, a tak do sprzedaży nie. Akurat do 2600 nie ma, a to mówię, to takie założenie było, żeby weszło w oryginalną obudowę bez cięcia, bez niczego, a żeby była lepsza jakość. Dlatego no, pozbyliśmy się tutaj modulatora, zrobiliśmy tor wideo inny troszeczkę. To jest nadal zwykły AV, ale no, troszeczkę mniej zakłóceń tego wszystkiego. Nie, bo ja to samo na przykład myślałem, mówię o takim 800 XL, ale mówię, nie to, żeby oryginalną płytę zrobić od nowa, no bo w sumie po co, prawda, ale żeby ta płyta miała, nie wiem, już statyczny RAM, prawda. To jest płyta 130 sobie coś co najmniej Ultimate'a, znaczy coś w tym stylu, prawda, żeby... Ma na przykład wejście, gdzie można sobie Ultimate'a włożyć, można sobie wybrać, można włożyć VBX albo ZOSie. O, właśnie o coś takiego chodzi, prawda? Mam bez kilka tych standardowych, prawda, rozszerzeń w dzisiejszych czasach. I ten, no i prawda, fajnie było mieć płytę. Mówię, no te stare płyty są kruche, tak? I tam próba wylutowywania po raz kolejny, no można rozwalić ścieżkę i to po prostu chodzi o to, żeby wziąć nową płytę, przełożyć tak naprawdę scalaki z takich 600 czy 800 i mieć fajny komputer od razu, nie? Z lepszą grafiką od razu, no bo też w tych XL-ach można pewnie trochę ten tor wizyjny poprawić. No, normalny wzmacniacz wideo wsadzić, a nie jakiś tam prosty wtórnik emiterowy. Te płyty są dostępne, także tutaj nie będę robił. Zresztą na przykład taka ciekawostka, bo tak już nie tylko oryginalne. Miniaty X, które X Angelo robisz, miniaty X Atari. I to jest, a ty albo i ty, coś nie chcę skłamać. Gdzie oryginalne układy wsadzę, właśnie poprawiony tor wideo, a format ITX, chyba ITX, nie ATX, ITX. I tyle, ale to mówię, no ktoś zrobił, ktoś zrobił, a tutaj no wymusiłem to, żeby zrobić, żeby to wchodziło w obudowę oryginalną. I takie było główne założenie. Nie, no zdecydowanie oryginalna obudowa, bo to tylko to ma sens. No, to... A mówię, a tym bardziej, dlaczego junior? To jest masa też klonów dokładnie tych samych, więc kwestia układów. Układy można chyba w BC Elektronice jeszcze zamówić. No wiadomo, że to są koszty przesyłki jakieś straszne, ale to też zamawiając w ileś o co, to można sobie tutaj ja palowskie zamówić i Ryoto. Procesory 6507 są dostępne nadal, bez większego problemu. U Chińczyka, ale są. Chyba tyle, chyba że pytania jeszcze. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Krolu, masz pytania? Grzesiu, ty masz pytania? Mam wszystkich wywołać po kolei? Czy może obudowa będzie w planach? Jest pytanie o budowę. Nie. Jeżeli chodzi o budowę, to w tej chwili będzie, jest robione coś takiego, co już wiecie u mnie jak Super Sys Hitter. I w tej chwili jest tworzona na to forma, ale to są tak straszne pieniądze, że jeżeli chodzi o formy wtryskowe, że obudowy do, raczej do 2600 nie zamierzam robić. Sikora podawałeś cenę? Podawałem na Allegro 80. Poza Allegro troszkę inna cena. Pytanie o cenę. Podawałem. Ale jak długa jest? Podaj jeszcze raz. 80 zł to jak na Allegro, sprzedaję poza Allegro, wiadomo, że jest taniej, no bo... Nie ma prowizji. Prowizje, dokładnie, tym podobne rzeczy. Zawsze się można mnie spytać. Zawsze maila można wysłać do Sikora. Słuchajcie, no to dobra, to dziękujemy Sikorowi. To ja dziękuję. Oklaski dla niego. Jeszcze ciepła, wczoraj zbierano. Jeszcze ciepła płyta, tak? Tak.